To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Janka. Dzień dobry, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Witam serdecznie w Układzie Otwartym. Witam serdecznie wszystkich. Rozmawiamy w szczególnym czasie, ale moje pierwsze pytanie jest takie bardzo ogólne. Jak ksiądz się czuje w dzisiejszej Polsce? Na pewno troszeczkę wyobrażałem sobie ją inaczej, kiedy byłem zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej. To były lata 70. i 80. Po pierwsze, wydawało mi się, że jest nierealne, aby upadł Związek Radziecki. No ale upadł i to jest pozytywne zaskoczenie. Natomiast negatywne zaskoczenie jest takie, że są niesłychane konflikty polityczne i społeczne w Polsce i myślałem, że jeżeli dożyję wolnej Polski, to ona będzie bardziej spokojna, ale nie jest spokojna i myślę, że trzeba to jednak ciągle przypominać, jakie były wartości Solidarności i o co w ogóle chodziło w tej sprawie. Mam wrażenie, że te napięcia, które są rzeczywiście niezwykle silne, narosły bardzo w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale każdego roku jest coraz gorzej pod tym względem. Z czego, księdza zdaniem, to się bierze? Dlaczego tak bardzo siebie nawzajem nie cierpimy? No bo to jest coraz więcej takich bardzo ostrego języka w życiu publicznym, niechęci, nienawiści, odrzucania drugiej strony, z którejkolwiek strony się nie spojrzy. Myślę, że jest kilka powodów. No niestety pierwszy z nich to jest nasza natura polska, dążenie do konfliktów, skłócenie. To jest jeszcze zaszłość z czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej. W II Rzeczpospolitej też nie było lepiej. Niemniej jednak wydawało się wielu osobom, że jeżeli nowa Polska będzie budowana na wartościach chrześcijańskich i tych wartościach Solidarności, to konflikty będą, ale nie będą one takie ostre. Więc pierwszy powód to jest natura nasza. Niestety tym się odróżniamy chyba od innych narodów. Drugi powód to jest brak jednoznacznego rozliczenia z komunizmem. Bo do dzisiaj, niedawno obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, wyraźnie część społeczeństwa nie przyjęła tego, że komunizm był zły i że białe było białe, a czarne było czarne. Mówiąc bardziej obrazowo, że biało-czerwone no to patriotyzm, a czerwone to komunizm. I myślę, że te spory przeniosły się na młodsze pokolenie, w zależności jak rodzice czy dziadkowie młodych ludzi funkcjonowali w stanie wojennym i w czasach komunizmu. I ta walka o rozliczenie to nie jest kwestia zemsty w żadnym wypadku. To jest kwestia powiedzenia, co było dobrem, a co było złem. I jest jeszcze trzeci powód. Myślę, że ciągle są wpływy obcych państw na to, co się dzieje w Polsce. Taki stan, jaki jest polityki, myślę, jest na rękę niektórym krajom i to wcale nie chodzi tylko o naszego wielkiego wschodniego sąsiada, który od wieków zawsze był zainteresowany, aby Polska nie rządem stała, ale myślę, że są jeszcze inne kraje, które wcale nie chcą Polski silnej i dobrze zorganizowanej. Więc oprócz tego jest jeszcze wiele innych zaszłości, ale myślę, że te trzy powody są najważniejsze. Ale czy ten podział wynikający z braku jasnego osądzenia i rozliczenia komunizmu, z czym się zgadzam z księdzem, że to jest bardzo poważny problem, czy to był bardzo poważny problem, ale jednak sam ksiądz powiedział, 40 lat temu wybuchł stan wojenny, komunizm upadł ponad 30 lat temu. Duża część ludzi, którzy są dzisiaj dorośli,
nie pamiętają już tego czasu, a jednak te napięcia rosną jeszcze bardziej teraz niż 10 czy 15 lat temu, kiedy ten problem był dużo bardziej świeży i aktualny. I po różnych stronach tego sporu są ludzie, którzy byli w latach 80. i wcześniej po różnych stronach ówczesnego sporu. Również ludzie, którzy są związani z dawną opozycją, są dzisiaj tak samo podzieleni. I ja mam takie poczucie, że ten problem już jest takim problemem historycznym. Na pewno już po 40 latach odchodzi to pokolenie, dla którego to było ważne. To trochę przypomina sytuację biblijną, kiedy Mojżesz, gdy wyruszył z narodem wybranym z Egiptu, z domu niewoli do ziemi obiecanej, to od razu nie wszedł do terenu państwa Izrael, czy budowania Królestwa Izrael, tylko przez 40 lat był na pustyni, świadomie, żeby wyrosło nowe pokolenie. Więc w jakiś sposób mamy do czynienia w Polsce również z takim mechanizmem, że rzeczywiście coraz bardziej te spory odchodzą. Niemniej jednak w świecie polityki nierozliczenie komunizmu ma ogromny wpływ. I to, co gorsze, zresztą słusznie to pan redaktor zauważył, dotyczy to także obozu, nazwijmy to tak ogólnie, solidarnościowego. Bo właśnie w tym obozie dwie największe partie dzisiaj rządzące Polską, niesłychanie ze sobą skłócone, wywodzą się z tego obozu. Ale one również mają inną koncepcję. No mówiąc tak bardzo już na skróty, to jest kwestia albo grubej kreski, albo rozliczenia komunizmu. Widać wyraźnie, no dla mnie są szokujące ostatnio wypowiedzi Lecha Wałęsy czy Adama Michnika, no którzy wręcz gloryfikują zbrodniarzy. Ja nie wiem, czy to jest syndrom sztokholmski, że ofiary nagle się rozkochały w swoich katach, a może chodzi także o coś innego, że oni byli mimo wszystko ze sobą związani, byli jednak w pewnych układach, mówiąc delikatnie, i wcześniej, i teraz. I jeżeli się nie przetnie tych układów, no to będziemy mieli takie kuriozalne zachowania. Niemniej jednak rzeczywiście to odchodzi trochę na bok, ale pozostaje kwestia wielu innych konfliktów. Myślę, że w Polsce jeszcze coś takiego funkcjonuje, że my ciągle potrzebujemy takiej akceptacji ze strony wielkich tego świata. No oczywiście w komunizmie to była Moskwa. Czyśmy chcieli, czy nie, Moskwa była najważniejsza. Najważniejsze było to, co rząd radziecki powie, czy tam raczej pierwszy sekretarz. Ale po odzyskaniu niepodległości, no widać wyraźnie, że w świecie polityki polskiej ciągle jest oczekiwanie, że to czy to w Waszyngtonie, czy w Berlinie, czy w Brukseli, znowu ktoś będzie nas akceptował, pouczał. I myślę, że tutaj trzeba jednak się wyzwolić z tego, że najważniejsze jest to, co myśli polskie społeczeństwo i czego chce społeczeństwo, a nie to, żeby być w dobrych układach czy w łasce u tego czy innego mocarza. I myślę, że te konflikty jednak będą narastały, bo coraz trudniej powiedzieć, że Polska może samodzielnie funkcjonować. No ale tu się o tyle nie zgodzę z księdzem, że oczywiście musimy przede wszystkim mówić o własnym interesie i o swój interes walczyć, ale żyjemy w świecie tak połączonym, że bez dobrej współpracy z innymi państwami i gospodarczej, i politycznej, i w sprawach bezpieczeństwa, no byłoby to działanie wbrew naszemu interesowi narodowemu, więc jakby nie możemy nagle się z tego świata wyciągnąć i powiedzieć, że możemy się od wszystkich odseparować. No nie odseparować, nie, bo oczywiście jesteśmy członkami NATO i Unii Europejskiej. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że jesteśmy członkami tych dwóch wielkich układów politycznych.
ale też no, jest pytanie, za jaką cenę. No, nie może być tak, że ciągle jakieś słowo, krytyka czy pouczenie z tego czy innego, od strony tego czy innego mocarstwa ma być tutaj wiążące. No, ja przeżywałem no, ogromnie sprawę ustawy IPN-u, gdzie ta ustawa była atakowana nie tylko przez nam środowiska wrogie Polsce, ale przez teoretycznych sojuszników, choćby państwo Izrael, czy Ukraina, czy Stany Zjednoczone. No jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że polski parlament czy rząd musi się liczyć ze zdaniem tego czy innego państwa, oczywiście jest droga dyplomacji, wyjaśniania i konsultowania, natomiast no, opinia nie może być wiążąca. A mam wrażenie, że w wielu sprawach jednak wpływ obcych mocarstw na to, co się dzieje w Polsce, jest. Zresztą powiedziałem to jako trzeci powód, że widać wyraźnie, że jednak wielu środowiskom zewnętrznym zależy na to, żeby w Polsce było tak albo inaczej. Czyli chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce. No ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład rząd polski ingerował w ustawy wydawane w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy w Izraelu. To byłoby niemożliwe. A drugą stronę ingerencja, zresztą to widać po postawie niektórych ambasadorów, że oni się zachowują w Polsce, jakby byli gubernatorami czy namiestnikami. Oni nieraz nie szanują w ogóle naszej polskiej wrażliwości. I myślę, że to jest błąd, że doprowadzono w ogóle do takiej sytuacji. No tak, ale jesteśmy, tak jak mówiłem, żyjemy w świecie naczyń połączonych, tak? Jesteśmy w sieci państw, które ze sobą współpracują. Ta ustawa, o której ksiądz mówi, wywoływała również wiele kontrowersji tutaj w Polsce. Ale zostawmy może ten wątek. Chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, jaką Kościół mógłby odegrać rolę w łagodzeniu tego. I czy nie jest tak, że Kościół tutaj no nie... Czy ksiądz uważa, że Kościół dobrze spełnia swoją rolę w tym czasie? Tak, to jest jeszcze kolejny powód tych problemów. Rola Kościoła wtedy, kiedy utraciliśmy niepodległość, czyli począwszy od pierwszego rozbioru, poprzez wszystkie powstania była ogromnie ważna, również ze względów nie tylko religijnych, bo też trzeba powiedzieć o moralności Polaków, że Kościół miał ogromny wpływ na moralność Polaków, ale również z takich względów czysto społecznych czy nawet politycznych. Kościół był ostoją państwa polskiego i wtedy, kiedy tego państwa nie było na mapie i wtedy, kiedy ono funkcjonowało, choćby w okresie międzywojennym. Również po wprowadzeniu komunizmu, no, który przyjechał na obcych czołgach do Polski, Kościół był ostatnią taką instytucją, która sprzeciwiała się komunizmowi. Mieliśmy niedawno beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie ma cienia wątpliwości, że on miał ogromny wpływ na to, co się działo w historii Polski. I to było także w stanie wojennym. Ja pamiętam to bardzo dobrze, bo pomagałem księdzu Kazimierzowi Jancarzowi, kapelanowi Solidarności w Nowej Hucie. Brałem udział w duszpasterstwie ludzi pracy i widziałem, jak ważne jest to, że Kościół był autentyczną ostoją dla ówczesnych ludzi, społeczeństwa, opozycji, ale nie tylko opozycji, zwykłych ludzi w tych trudnych czasach. I niestety, no, mówię z przykrością, niestety po 90 roku Kościół się nie odnalazł w nowej rzeczywistości. Dzisiaj jest 30 lat już wolnej Polski, a Kościół po pierwsze zachowuje się tak, jakby był nadal oblężoną twierdzą, a więc jakąkolwiek krytykę traktuje jako atak. Po drugie, co jest gorsze jeszcze,
nie prowadzi oczyszczenia wewnętrznego. Tutaj już nie chodzi o lustrację, chociaż między innymi w kościele ta lustracja została zadeptana. Chodzi również o wiele rzeczy negatywnych, które powinny się zmienić, a ci, którzy mówią o tym, to nie są wrogowie Kościoła. To są właśnie ludzie, którzy chcą tych zmian. I jeszcze jedna sprawa, która no niestety odbija się ogromnie na roli Kościoła, to jest sojusz ołtarza strony. Ja to przeżywałem w archidiecezji krakowskiej, kiedy za rządów poprzedniego metropolity był absolutny sojusz z Platformą Obywatelską, nawet powiązania personalne, no, rodzinne, no, niesamowite związki. Przyszedł nowy metropolita obecny, który jest zblatowany z Prawem i Sprawiedliwością. I tu nieważne jest, którą partią Kościół wchodzi w takie sojusze, ale w ogóle sojusz ołtarza z tronem na krótką metę daje pewne korzyści, a natomiast na dłuższą metę powoduje, że Kościół traci swój autorytet i zostaje wypchnięty z roli takiego mediatora. Dzisiaj widać wyraźnie, że władze kościelne są nieskore do zabierania głosu w pewnych sprawach. Omijają te problemy, no bo są uwikłane w sprawy polityczne, więc tutaj niestety boleję, że w ciągu tych dziesiątków lat tak bardzo się to zmieniło na niekorzyść. No właśnie o to chciałem zapytać, czy zdaniem księdza ludzie Kościoła zbyt często zabierają głos w sprawach politycznych, czy powinny zabierać ten głos, czy nie powinny? Czy ludzie Kościoła raczej powinni się wycofać i mówić wyłącznie o sprawach duchowych? No, ksiądz sam przed chwilą mówił o Adamie Michniku i Lechu Wałęsie, sugerując, że Adam Michnik był jakoś powiązany z komunistami, co ja, krytykując jego zachowanie wobec generała, wobec Wojciecha Jaruzelskiego i to zblatowanie, jak ksiądz określił, się z tym zgadzam. Trudno jest mi zgodzić się z takim domniemanym oskarżeniem, że w przeszłości mógł współpracować z komunistami. No, ten człowiek siedział przecież w więzieniach i walczył o wolność, niezależnie od tego, jak oceniamy jego zachowanie potem w latach 90. To znaczy, ja nie mówiłem o tym, że w jakikolwiek sposób Adam Michnik współpracował, będąc więźniem. Użyłem określenia syndrom sztokholmski, który oznacza, że ofiara nagle w kacie swoim widzi jakiegoś przyjaciela, czy współpracuje z nim. No bo jednak postaw Adama Michnika jest kilka i ta jego niezłomna i później, kiedy on będąc no, na czele najważniejszego medium, wtedy najważniejszego medium, czyli Gazety Wyborczej, no wyraźnie rozgrzeszał komunistów. Natomiast tu nie chodzi o Adama Michnika, bo każdy ma prawo do wypowiedzi w tej sprawie. Ja tutaj akurat zabieram głos jako były uczestnik opozycji antydemokratycznej, boże, opozycji antykomunistycznej, no to jest taka może freudowska pomyłka, ale właśnie to taka, ten antykomunizm przechodzi w antydemokrację, bo wtedy widać wyraźnie, że ja tylko mam rację, to niestety widać po wielu tych osobach i oni niszczą innych, którzy mają inne zdanie. I to jest właśnie ta antydemokratyczność, bo demokracja polega na tym, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Tego w Polsce nie ma, bo jest od razu wściekły atak z drugiej strony, wyzywanie od agentów, zdrajców i tak dalej. No, tak jakby nikt nie mógł powiedzieć swojego zdania. Natomiast powracając do Kościoła, jednak tu nie chodzi o to, że nie można wypowiadać swoich krytycznych zdań. W pewnym momencie Kościół musi wypowiadać te krytyczne zdania, kiedy broni pewnych wartości i musi też krytykować zachowania pewnych polityków czy grup politycznych. Natomiast wtedy, kiedy wchodzi w układy, jakby pozbywa się tego prawa. No bo jak może Kościół mówić krytycznie na przykład o Platformie czy PiS-ie, jeżeli część znanych hierarchów jest powiązana z tymi politykami i oni są wtedy uwikłani
w te spory. Co by nie powiedzieć, kardynał Wyszyński, czy w Krakowie wcześniej kardynał Franciszek Macharski nigdy się nie wiązali z żadnymi ugrupowaniami, także w wolnej Polsce. Zwłaszcza kardynał Macharski stronił od wszelkich powiązań, dlatego żeby być niezależnym w swoich wypowiedziach. I myślę, że tu jest ten zasadniczy problem, że Kościół nie chce zająć jasnego stanowiska w pewnych sprawach, bo się uwikłał z politykami w pewne zasady, które no niestety są nie do przyjęcia. Dlatego brakuje mi tego Kościoła niezależnego od władzy państwowej. A z czego wynika ta niechęć do rozliczenia się z własnymi grzechami czy z własnymi problemami, które się ma? Ksiądz bardzo często zajmował w tej sprawie pryncypialne stanowisko i z tego powodu na księdza spadały często rozmaite problemy ze strony władz Kościoła. Ale gdzie jest tego źródło? Z czego to się bierze? Starałem się to razem z Tomaszem Terlikowskim opisać w książce Kościół ma być przezroczysty. Ja tam użyłem takiego porównania, że Kościół musi być jak akwarium, czyli nieoblężona twierdza za wysokim murem, niewidoczna. Znaczy wnętrze tej twierdzy jest niewidoczne, tylko odwrotnie. No przeźroczyste ściany, bo Kościół ma swoją misję ewangelizacyjną, czyli głoszenie dobrej nowiny, a najlepiej głosi dobrą nowinę przez to, że daje się dobry przykład. I Kościół, tak jak w każdym akwarium, musi być dopływ świeżego powietrza i musi być filtr, który to oczyszcza. I rzeczywiście w Kościele polskim już na początku trzeciej dekady XXI wieku wyraźnie te mechanizmy nie działają. I to jest moim zdaniem wina tych, którzy kierują w tej chwili Kościołem polskim. To nie jest kwestia jakiegoś tam zaniedbania, jakieś niechęci, czy może takiej nieudolności. Moim zdaniem jest to świadome działanie, żeby nie doprowadzić do oczyszczenia, bo się chroni kogo? No chroni się pewne środowiska. To było widać dokładnie 15 lat temu w problemie lustracji. Zresztą przypominam sobie, miałem kilka razy okazję z panem redaktorem na ten temat rozmawiać. I co się stało z lustracją? Została zadeptana całkowicie. Nie dopuszczono do ujawnienia pewnych spraw. Jaki był powód? Nie tylko to, że tam niektórzy duchowni współpracowali z SB. Skala była moim zdaniem, biorąc pod uwagę cały ilość duchownych, to jest niecałe 10%. Tylko kwestia była, że im wyżej, tym gorzej było. Co więcej, za tą współpracą wiązały się skandale obyczajowe. I tutaj chyba kardynał Stanisław Dziwisz to jednoznacznie określił, zresztą cytuję jego słowa w swojej książce, że on już się pogodził z tym, że niektóre sprawy współpracy wyjdą na wierzch. Natomiast bronił niesłychanie, żeby nie ujawniono tych problemów, które później były określane jako lawendowa mafia, czyli pewnych powiązań na tle obyczajowym, także skandali finansowych, nie tylko obyczajowych. I to jest przyczyna, że dopóki będą mieli wpływ ludzie, którzy mają dużo do ukrycia, nie dopuszczają do tej zmiany. Ja wyrażałem taką opinię, że takim kluczem do tego wszystkiego jest sprawa arcybiskupa Peca w Poznaniu. To nie jest tylko historia. To pokazuje, że 20 lat temu bardzo wielu ludzi, którzy rządzą Kościołem, wiedziało o tym, co się dzieje. I w tym decydującym momencie nie stanęli po stronie skrzywdzonych, tylko po stronie sprawcy. Co więcej, w prezydium episkopatu są osoby, które za tą sytuację generalnie odpowiadają i nie chcą oczyszczenia. No więc jak Kościół może iść pod prąd władzy politycznej,
kiedy ma takie po prostu zababraną przeszłość. I myślę, że politycy też to wykorzystują. Więc ta niechęć do oczyszczenia moim zdaniem ma korzenie w tych wielu powiązaniach niegodnych, które miały miejsce. Dzisiaj musiałby nastąpić chyba wariant chilijski, czyli podanie się wszystkich do dymisji i ewentualnie pozostawienie tych, do których nie ma wątpliwości, i powołanie nowych. Natomiast dopóki ta grupa osób ma wpływ, to ona będzie broniła do ostatniego tchu, żeby pewne sprawy nie wyszły na wierzch. Czy to się zdaniem księdza zmienia jakkolwiek? Czy rośnie grupa duchownych, którzy są świadomi potrzeby takiej zmiany? Myślę, że jest coraz większa grupa, dlatego że ja jestem adresatem bardzo wielu listów, bądź do mnie się zwracają księża, którzy to doskonale rozumieją. Mam taką nadzieję, może ona jest płonna, taka nadzieja, ale że jednak ci ludzie zostaną kiedyś wcześniej czy później biskupami bądź rektorami seminariów i oni będą już inaczej kształtować kleryków. Natomiast dzisiaj raczej jest niewielka nadzieja, zwłaszcza, że dla mnie ogromnym rozczarowaniem była wizyta ad limina w Watykanie, gdzie się okazało, że papież Franciszek, który bardzo hucznie zapowiadał oczyszczenie Kościoła, nic w tej sprawie nie zrobił. Co więcej, zaklepał tak skandaliczne sprawy, jak na przykład sprawę arcybiskupa Wiktora Skworca z Katowic, który był tajnym współpracownikiem SB. No znowu się kłania tutaj lustracja, ale jak po 30 latach tajny współpracownik SB może kierować tak wielką diecezją? Co więcej, ten człowiek jest odpowiedzialny za szereg tuszowań pedofilii diecezji tarnowskiej. Nic mu się nie stało. Sam się ocenił, sam sobie wyznaczył karę symboliczną i papież to wszystko potwierdził. No więc to jest pytanie, czy rzeczywiście papież Franciszek chce oczyszczenia Kościoła, czy też to jest jego takie, można powiedzieć, medialne wypowiedzi, zachęty, ale jak co do czego przychodzi, no to mamy tą sytuację z Katowic. Więc myślę, że tutaj te zmiany muszą być o wiele głębsze niż do tej pory. Zadam trudne dla wielu, myślę, dla wszystkich chrześcijan, katolików, zwłaszcza pytanie, bo ksiądz opowiada o zjawiskach, które trwają od wielu lat i swoich korzeni nie mają w ostatnich 10 czy 15 latach. Mówi ksiądz o tym, że obecny papież nie robi tego, czego ksiądz od niego by oczekiwał, co powinien zrobić. Jak ksiądz widzi w tym rolę Ojca Świętego Jana Pawła II? Ja nie mam wątpliwości co do świętości i wielkości Jana Pawła II. Absolutnie. Uważam, że słusznie został ogłoszony świętym. Jego rola w obaleniu komunizmu, ale myślę w wielu innych sprawach społecznych, religijnych była ogromna. Ponad 100 pielgrzymek po całym świecie przeorało wiele środowisk. On jest ogromną taką siłą duchową. Natomiast mam żal do jego otoczenia, które w blasku tego wielkiego pontyfikatu, no mówiąc tak bardzo delikatnie, robiło swoje interesy. To jest według tego słynnego powiedzenia najciemniej pod latami. I rzeczywiście, jeżeli się coś nie udało Janowi Pawłowi II, to reforma tego środowiska, chodzi o środowisko watykańskie, ale także o to środowisko licznych Polaków, którzy trafili, zresztą dzięki protekcji Jana Pawła, do Watykanu. I tutaj jest ogromna zagadka, no jak się to mogło stać? To chodzi choćby o sprawę założyciela legionistów. Jeżeli człowiek był tak uwikłany w zło,
zresztą zmarł odmawiając łączności z Kościołem i do końca był gloryfikowany przez Jana Pawła II, no to znaczy, że ktoś, kto przedstawiał Janowi Pawłowi te sprawy, wprowadzał go w błąd. Sprawa też kardynała McCarricka i dziesiątków innych spraw. I dlaczego powiedziałem, że proces Jana beatyfikacyjny, kanonizacyjny Jana Pawła II był za szybko? Nie dlatego, że on nie jest godny. Jeszcze raz podkreślam, nie mam wątpliwości do jego świętości i wielkości. Tylko, że przez ten gwałtowny pośpiech, szybciej, krzyczano nawet santo subito, zatarto wszelkie możliwości oczyszczenia tego środowiska. Czyli niektórym zależało, i to myślę tu o konkretnych osobach, żeby błyskawiczny proces beatyfikacji, kanonizacji jeszcze bardziej przyspieszyć, żeby właśnie nie szukać tych przyczyn, co się działo w najbliższym otoczeniu papieża. To jest tak jak sprawa z apostołami. Przecież wśród 12 apostołów był Judasz i był święty Piotr, który zaparł się Chrystusa. I gdyby dzisiaj ewangeliści taką samą metodę stosowali, to by napisano, że 12 było wspaniałych, wszyscy świetnie się spisali, nie było żadnego Judasza, Piotr niczego nie powiedział, ani razu się nie zaparł. Czyli mielibyśmy taką niestrawną papkę, która niewielu by przekonywała. Natomiast ewangeliści to opisali i pokazali różnicę między Judaszem a Piotrem. I pokazali, że jest droga do nawrócenia. I pokazali, co to znaczy pojednać się, kiedy się ma świadomość grzechu. Natomiast tu dostaliśmy taką nieciekawą rzecz i myślę, że wcześniej czy później, a dzieje się to już w wielu krajach, będzie się wyciągać tą sprawę, bo nierozwiązanie tego problemu, no właśnie to jest takie pole minowe, te bomby będą wybuchać. Co zdaniem księdza zostało z myśli, z ducha Jana Pawła II w nas? Bo mamy często takie poczucie, że zaprzepaszczamy to niewiarygodne dobro, które wtedy powstawało, które tworzył Jan Paweł II, że dzisiaj owszem, w każdym mieście mamy ulice, ronda i często wątpliwej urody pomniki Jana Pawła, ale myśli i ducha znacznie mniej. No tak, tu ma pan redaktor rację, że poszło to w kierunku takiego kultu. No i sam absurd stawiania pomników za życia, bo za życia moim zdaniem nikomu pomników się nie powinno stawiać. Ani Benedykt XVI, ani obecny papież Franciszek nigdy się nie zgodzili, żeby w ich, no choćby na terenie Watykanu, czy choćby w ich ojczystych krajach takie pomniki powstały. Tutaj w Polsce no poszło to w tym kierunku, tak? Już zaraz parę lat po rozpoczęciu pontyfikatu powstawały pomniki. Co więcej, ja znam arcybiskupów, już nie będę wymieniał, zmienia nazwiska, którzy też za życia sobie postawili pomniki. Są takie pomniki. Sami je święcili. No dochodziło do absurdu. I dzisiaj, zwłaszcza dla młodego pokolenia, te pomniki no jakby zamykają tą wielkość papieża w tym bardzo często właśnie brzydkim pomniku. No są twórcy, którzy wyprodukowali 40 czy 60 pomników, takie manufaktury wręcz już powstawały. Natomiast nie pokazuje się tego, czym naprawdę był przełom Jana Pawła, który na pewno będzie też określony w przyszłości jako wielki, bo jego działania były przełomowe w wielu sprawach. I myślę, że tego trzeba szukać, a jeżeli coś budować, to niech to będą choćby szkoły, ośrodki dla niepełnosprawnych, związane z młodzieżą, dla Jana Pawła II, ludzie chorzy, młodzież była bardzo ważna, więc te dzieła żywe, a nie takie pomniki. W Krakowie
Panie redaktorze, w tym roku poświęcono 23 pomnik Jana Pawła II. 23? 23. I teraz, no jaka jest no, groteska, tak? Myślę, że to jest ubaw dla wielu ludzi, dla których katolicyzm kojarzy się raczej z zacofaniem. 23 pomniki, tablice i teraz kolejny. Na każdym ważniejszym miejscu w Krakowie jest pomnik Jana Pawła. No, no nie można tą drogą iść. I co gorsze, że nie ma refleksji w tym, bo ten najnowszy pomnik stanął przy bibliotece Uniwersytetu Papieskiego, a już stoi pomnik na Wawelu, stoi pomnik w Kurii Krakowskiej, stoi pomnik przy tym kościele, stoi pomnik przy tamtym kościele. No, no nie można tak doprowadzać do takiego absurdu. I poza tym ten obraz, który ja nazywam obraz kremówkowy, to nie jest to czepianie się tych słów papieża o kremówkach, bo on powiedział to szczerze, przyjechał do rodzinnego miasta, przeżywał wspomnienia, taka podróż sentymentalna jego. Tylko że to dano na pierwsze miejsce, a jego encykliki, jego nauczanie, jego stanowczość, jego niezłomność, no gdzieś zniknęła. Lepiej mu pisać o tym, że papież stał na bramce jako piłkarz, że lubiał kremówki, no bo to jest łatwiejsze i to spłycono. I dzisiaj trzeba byłoby wszystko od nowa. Chociaż niektóre środowiska, trzeba przyznać, jednak dbają o tą pamięć, ale one są w takiej niszy, jeżeli chodzi o struktury Kościoła polskiego. I są też środowiska świeckie, tak jak teologia polityczna, które robią wspaniałe rzeczy. Warto. W zgromadzeniu wszystkich ochrzczonych, tu nie chodzi mi tylko, że to są kościelne w znaczeniu, tak, że podlegają tak biskupowi, ale są środowiska bardzo zacne, gdzie od strony intelektualnej, ale też pracy z młodzieżą, czy choćby te szkoły imienia Jana Pawła II, które dbają o tą prawdziwą pamięć, a nie tylko o pomnik. Czy ma ksiądz takie fizyczne poczucie, że kościoły pustoszeją, a zwłaszcza pustoszeją, opuszczają je dosyć gwałtownie młodzi ludzie? Tak, oczywiście, bo niezależnie od tego, że prowadzę fundację dla osób niepełnosprawnych, jako ksiądz biorę udział przecież w wielu innych wydarzeniach, sam też prowadzę szkołę integracyjną. Z czego to wynika? No znowu z takiego pewnego zastoju i tego sojuszu ołtarza strony. Dobrze, że po upadku komunizmu wróciła religia do szkół. Ja tu podkreślam, wróciła, no bo ona miała prawo z powrotem być, bo była w okresie międzywojennym. Natomiast zatrzymała się 30 lat temu forma katechizacji. Jest to pytanie, czy to jest lekcja religii, czy katechizacji. I z wypowiedzi choćby przewodniczącego episkopatu, no słyszymy, że najważniejsze jest to, żeby były 2 godziny w tygodniu lekcji religii. Ale pytanie, ale już przewodniczący episkopatu nie zadaje sobie trudu i nie pyta się o to, czy rzeczywiście ta forma katechizacji się sprawdza. Jeżeli jest jakaś porażka taka wyraźna polskiego kościoła, jako w ogóle wspólnoty ludzi ochrzczonych, to jest odejście młodych ludzi. No jak to się dzieje, że przez 12 lat teoretycznie młody człowiek kończąc maturę uczestniczy w setkach lekcji, godzin lekcji religii w ciągu tych lat, natomiast wychodzi obojętny wobec Kościoła i zrywa z praktykami religijnymi. I to powinno być przedmiotem działań i dyskusji władz kościelnych, ale też bicia się w piersi, gdzie zostały popełnione błędy. No ale jak ja ostatnie 2 listy episkopatu musiałem czytać, na mszy świętej jest obowiązek przeczytania tych listów, to z jednej strony nie ma tam ani jednego słowa, które by trafiało do młodych ludzi. W ogóle nie istnieje problem młodych ludzi. A język, którym te listy są napisane, no to nawet klerycy
moim zdaniem nie za bardzo chwytają, o co chodzi w tym liście. To jest wykład teologiczno, taki różne zwroty, wyrwane cytaty. To jest coś tak straszliwie nudnego, że po pewnym czasie nawet czytający, tak jak ja czytam to, no musi się przebić przez tą nową mowę. Jeżeli Kościół rzeczywiście nie będzie chciał się również zmieniać w tej formie, no bo nie zmieni przykazań, tylko zmienić formę podawania tych rzeczy, no to będziemy mieli rozejście się znacznej części młodego pokolenia z Kościołem. To chyba już się dzieje. Tak, już się dzieje, to widać bardzo wyraźnie. Ja na tym ogromnie boleję, bo jestem wychowany w środowisku Oazy, zanim wstąpiłem do seminarium duchownego. Byłem związany z ruchem księdza Franciszka Blachnickiego. Ogromny, charyzmatyczna postać, ale która również pociągnęła za sobą wielu ludzi. Poznałem wielu innych księży, którzy w swoim lokalnym środowisku dbali o młodzież i młodzież pracującą, i młodzież wiejską, i w wielkich miastach, ale oni chcieli coś zrobić i szukali tych dróg. Natomiast tutaj religia uśpiła. 2 godziny w tygodniu, 6 pieśni. Nie ma żadnego pewnego mechanizmu, który by zachęcał tych młodych ludzi. Więc aż się prosi, żeby jednak wrócić do pewnych korzeni, które w Polsce były. To jest to ożywienie, jakie przyniosł ruch oazowy. Później się zetknąłem z ruchem Wiara i Światło, czyli ruchem, który przyszedł z Francji, opieka nad niepełnosprawnymi. I to też było dla wielu ludzi też takim wstrząsem pozytywnym w ich życiu. Pokazało im jakieś wartości, więc o to powinien w tej chwili dbać episkopat, o rozwój tego typu form, a nie o to, żeby kolejnym listem zanudzać ludzi wiernych w Kościele, a młodzi to już w ogóle nawet jak przyjdą, to tego nie słuchają, bo to do nich nie dociera. Porozmawiajmy chwilę o bardzo bieżącym problemie, który również jest istotny z punktu widzenia chrześcijanina, o tym, co się dzieje na granicy, o naszym podejściu do ludzi, którzy żyją są często w bardzo trudnej, dramatycznej sytuacji, bo wyjeżdżają z kraju, w którym dzieją się, czy z miejsc, w którym dzieją się rzeczy złe, albo jest bieda, albo ich życie jest zagrożone, są wykorzystywane przez jednego dyktatora, którym z jednej strony jako chrześcijanie powinniśmy pomóc, z drugiej strony powinniśmy bronić swojej granicy, bo to jest atak polityczny przeciwko naszemu krajowi i jesteśmy w takim wielkim dylemacie. Ksiądz często na ten temat się wypowiada. Chciałbym, żebyśmy trochę chwilę o tym porozmawiali. Jak w takiej sytuacji powinien się zachować chrześcijanin? Do kiedy powinniśmy i w jakich sytuacjach powinniśmy pomagać i czy nie powinniśmy pomagać więcej? To jest problem, który powinien być wspólnie rozwiązany między władzami danego państwa, a środowiskami, które są zaangażowane, również mam tu na myśli Kościół. No, akurat w Polsce najsilniejszy jest Kościół rzymskokatolicki, ale też inne wspólnoty chrześcijańskie. Moim zdaniem był taki falstart, nie wiem ja nawet jak to określić, posunięcie ze strony episkopatu, który co zrobił? Ogłosić zbiórkę w kościoł. No przy całym szacunku to nie jest tak, że to jest kolejny apel do osób, do wiernych, że to oni mają od siebie dać pieniądze, tak? No bo to też jest taki mechanizm, to wychodzi ktoś, mówi to wyciągnijcie portfele i dajcie pieniądze. Najpierw powinno być odwrotnie, że ten, który apeluje, powinien sam od tego zacząć, czyli dać dobry przykład. Czyli znowu to jest problem, czy to jest oblężona twierdza, czy akwarium, gdzie widać, że ci, którzy chcą w tą sprawę się zaangażować, sami rozpoczynają tą działalność. No to było takie, jak to dawniej
no może to jest za mocne porównanie, ale jak w komunizmie pierwszy sekretarz mówi, wszyscy dają tyle i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, to nie te czasy już, żeby tak można było zrobić. Po drugie, jeżeli chodzi... Ale jeśli mogę dopytać, czy rozumiem, że zarzut księdza nie dotyczy tego, że Kościół chciał się zaangażować w pomoc, tylko że organizował zbiórkę, nie angażując się najpierw samemu? Tak, oczywiście. Znaczy w ogóle to jest mechanizm, który dotyczy wszystkich innych spraw. Jeżeli Kościół chce coś osiągnąć, to powinien ci, którzy wychodzą z takim apelem, powinni sami zacząć od siebie. Czyli dać przykład, bo jednak apostołowie, niezależnie od tego, co głosili, czy raczej w powiązaniu z tym, co głosili, sami to w czytelny sposób pokazywali. To jest także obecność tych ludzi ze społeczeństwem. No tu w Polsce doszło do bardzo symbolicznego, negatywnego zjawiska, że ogłoszono apel i na 5 dni episkopat zamknął się na Jasnej Górze. No to już, nie wiem, no to nie, to jest brak takiego wyczucia, co społeczeństwo myśli i jak społeczeństwo jest wrażliwe, zwłaszcza w tym świecie medialnym, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, nie powiedziano, i tu jest błąd, że przed ogłoszeniem tej zbiórki powinno być powiedziane, że w tym kryzysie, który jest na granicy polsko-białoruskiej, są 3 grupy pokrzywdzone. Oczywiście są ci migranci, bo to nie są uchodźcy. Tu też trzeba obalić to, że są to uchodźcy. Uchodźca, jeżeli jest prawdziwym uchodźcą, który jest prześladowany ze względów religijnych, narodowościowych czy innych, może złożyć na przejściu granicznym prośbę o azyl i nie musi przechodzić przez dziurę w płocie. Więc ci prawdziwi uchodźcy mają otwartą drogę. Natomiast migranci no, są ofiarami trochę własnej, no przepraszam, że powiem, naiwności, głupoty, ale oczywiście przede wszystkim manipulacji ze strony władz. Oni przylatywali samolotami, a więc mieli na to pieniądze do Mińska i byli podwożeni często taksówkami pod granicę, uważając, że można łamać granice i przechodzić przez dewastację urządzeń granicznych. Niemniej są ofiarami i niezależnie czy wykazali się naiwnością, czy głupotą, przepraszam, takie określenie, no są ofiarami. Głównie tego dyktatora. Druga grupa, o której nie było na początku mowy w episkopacie w ogóle, dopiero później zaczęto o tym mówić, to są wszyscy mieszkańcy tego pasa granicznego, no, którzy nagle przeżywają to obecność wojska, policji, ograniczenia, stan wyjątkowy i dziesiątki innych spraw. No, im się też należy ta pomoc. I trzecia grupa, to są rodziny funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, żołnierzy, którzy z jednej strony byli w straszliwy sposób, i tu mam ogromny żal, wyzywani, atakowani, opluwani za co? Za to, że bronią granicy. No, wypowiedzi, już nie chcę tu wymieniać tych polityków, którzy szczuli po prostu na własną strukturę wojskową. No to jest niepojęte w wielu krajach, że można się tak zachowywać. I te rodziny przeżywają ogromne traumy. Ja to wiem, bo mam kontakt z wieloma rodzinami. W tej chwili coraz większe grupy funkcjonariuszy wyjeżdżają. To są oczywiście też kobiety, ale każdy z nich ma rodzinę. I oni są nagle pozostawieni na tej zasadzie, że specjalnie ich nikt nie broni. No Kościół najpierw powinien to określić. Czyli te 3 grupy. Jeżeli pomagamy, to wszystkim. Teraz się troszeczkę zmienia, bo myślę, że nastąpiła pewna refleksja w episkopacie, że to już nie na zasadzie, że się zarządza zbiórkę i na drugi dzień zapominamy o problemie. Jednak jest. Ja jeszcze dodam taki swój osobisty element, że Fundacja Brata Alberta całkiem spontanicznie, oddolnie zaczęła organizować akcję, znaczy włączyła się do tej akcji
murem za polskim mundurem, że osoby niepełnosprawne, czy młodzież, czy dzieci wykonywają prace świąteczne, kartki, opłatki i to wszystko zawozimy teraz grupami do Straży Granicznej w województwie białostockim i ja widzę, bo miałem już takie spotkanie, jaka jest bardzo pozytywna reakcja, bo to nie chodzi tym ludziom, rodzinom czy samym funkcjonariuszom o to, że to ma być jakaś paczka materialna, tylko w ogóle, że ktoś właśnie w takim duchu chrześcijańskim chce wesprzeć ich pracę i tego brakuje. No, poza tym jest też pewien absurd. Polska nie ma w tej chwili biskupa polowego. No jak można było dopuścić do takiej sytuacji, że 30 lat jest ordynariat wojskowy, nagle jeden biskup został odwołany, oczywiście to jest normalne i nie ma następcy. No co znaczy, co, episkopat o to nie dba? No może to jest właśnie jakaś negatywna ocena sytuacji, że nagle w tej najtrudniejszej sytuacji nie ma biskupa polowego, znikł. No to tak być nie może. No i tego widać, że tu wyraźnie, przepraszam, że to powiem, bo sam mam swoje lata, no musi odejść część osób i powiedzieć nie dlatego, że oni są źli, tylko że już nie nadążą za tymi czasami. Kiedy 2 lata wybierano nowe prezydium episkopatu, wyraziłem taką nadzieję, ale to była nadzieja bardzo wielu środowisk, bo słyszałem to od księży też, żeby wybrać nowych, którzy lepiej rozumieją rzeczywistość. No i co się stało? Wybrano tych samych, którzy popełniają te same błędy, oderwanych od rzeczywistości. No rzeczywiście jest to pewien kryzys w Kościele polskim, jeżeli chodzi o struktury, gdzie nie da się przełamać pewnych mechanizmów. Na pewno to, co ksiądz mówił o żołnierzach, o strażnikach granicznych czy policjantach, którzy pracują na granicy, którzy bronią jej, jest prawdą. Oni, też słyszałem wiele historii o tym, jak bardzo oni przeżywają ten, zwłaszcza w pierwszym okresie, te ataki. To się chyba zmieniło, mam takie wrażenie, że nastąpiło takie powszechne zrozumienie i wraca szacunek do ich akcji. Ale z drugiej strony wracam do pytania o samych imigrantów. Czy są wśród nich uchodźcy? Tam są też różni ludzie, nie? Bo to pewnie nie można tak łatwo generalizować. Ale w jaki sposób powinniśmy i państwo, i my jako społeczeństwo im pomagać? No przede wszystkim musi być szanowane prawo. To nie jest tylko granica polsko-białoruska, to jest granica Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś ze słuchaczy miał okazję być w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, to przecież wie doskonale, że samo wylądowanie na lotnisku i nawet posiadanie wizy nie oznacza wpuszczenia do tego kraju. Kraje bronią się przed tego typu rzeczami, taką niezależną migracją. Musi się spełnić pewne warunki. I za każdym razem, gdy na przykład byłem w Stanach Zjednoczonych, musiałem też odpowiedzieć, po co przyjeżdżam, czy mam źródło utrzymania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest prawda, proszę księdza, ale ci ludzie, ja się zgadzam z tym, musimy bronić swojej granicy, ale z drugiej strony mamy po prostu ludzi, którzy tam są, w zimnie, którzy są napędzani przez tego dyktatora i nie mają drogi wyjścia stamtąd, bo nie jest tak, że mogą sobie cofnąć się i pojechać gdzie indziej. Są w takiej właściwie pułapce złapani i mamy olbrzymi dylemat. Bo na pewno nie mogą być przepuszczeni, zwłaszcza, że dochodzi tam do scen skandalicznych. No nie wyobrażam sobie, żeby w krajach nawet najbardziej ultrademokratycznych było możliwe rzucanie kamieniami i włamywanie się przez ogrodzenie i na tej zasadzie ktoś ma wejść. No to jest niemożliwe. Oczywiście można się zastanawiać nad tym, czy rząd zrobił dobrze czy źle, a może podstawić autobusy i zawieźć ich do Niemiec, no bo przecież oni nie chcą do Polski, to też jest kolejny mit, że oni chcą w Polsce być, oni chcą jechać do Niemiec. No może tego zabrakło, natomiast nie da się ustąpić, otworzyć granic na tej zasadzie, że siłą ktoś się włamie, albo że się bierze, no mówię to w
cudzysłowie na litość, że ze względów humanitarnych róbcie co chcecie, wchodźcie do kraju i tak dalej. Myślę, że ta stanowczość ze strony akurat tutaj władz i funkcjonariuszy jest właściwa, natomiast trzeba stworzyć możliwość, żeby ci ludzie wyszli z tej pułapki. I tutaj moim zdaniem brakuje pewnych rozwiązań. To nie są tylko komunikaty w różnych językach, nawet po arabsku czy po persku, które są nadawane na tej granicy, ale także stworzenie możliwości, żeby ci ludzie w jakiś sposób mogli wyjść z tej pułapki. No są też na terenie obcego kraju, a nie na terenie Polski. Natomiast nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że należy otworzyć bramę, wlecieć mogą robić co chcą, bo za parę tygodni będziemy mieli tam setki tysięcy, bo jak się raz otworzy, to znaczy, że można wejść. Jest to trudny dylemat dla funkcjonariuszy, trudny bardzo dylemat dla chrześcijan, bo tam też na tych terenach mieszkają prawosławni. Ja na przykład popieram wszelkie akcje wspierania tych środowisk migranckich, czy obozów, czy dziesiątki innych rzeczy, już tu nie chcę mówić o swojej działalności, ale na drodze legalnej, czyli legalne podanie o azyl, legalna prośba o przejście, legalna forma starania się nawet o ten tranzyt. Natomiast no w żadnym wypadku nie łamanie prawa, bo to łamanie prawa moim zdaniem jedno zło rodzi następne zło. Na koniec, co się dzieje u księdza w fundacji? Jak dzisiaj ona działa i jak będą wyglądać święta? Mogę powiedzieć, że fundacja, która powstała w 1987 roku, a więc jeszcze za komuny, jest takim dzieckiem Solidarności, dlatego że dwoje założycieli nieżyjących, świętej pamięci pani Zofia Tytelowska i świętej pamięci pan Stanisław Pruszyński, byli bardzo przekonani do tego i takie były ich intencje, żeby w tym ciężkim czasie lat 80. zobaczyć, a sami to też przeżyli, że obok wyrzuconych z pracy, obok prześladowanych czy ukrywających są ciągle osoby, dla których nie ma miejsca w społeczeństwie. No to są wtedy przede wszystkim osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no, którzy albo byli zamykani gdzieś tam za wysokim murem, albo w ogóle nie mieli miejsca. Pani Zofia przekazała ten rodzinny dwór, w którym obecnie tutaj znajduje się siedziba, w Radwanowicach pod Krakowem, a później zaczęli przyjeżdżać rodzice osób niepełnosprawnych z całej Polski i w tej chwili fundacja prowadzi 35 domów na terenie całej Polski. To są warsztaty terapii zajęciowej, ale też domy stałego pobytu, domy seniora. Objęliśmy także opieką osoby z problemami psychicznymi. Tutaj tylko zaznaczę, że pandemia przyniesie kolejny ogromny problem społeczny, to jest zaburzenia w ogóle życia psychicznego w Polsce. Depresje, załamania, stagnacja, bo ta izolacja jakby z założenia jest groźna i to niebezpieczeństwo także zarażenia się dla zdrowia psychicznego. No dzięki Bogu funkcjonujemy. Oczywiście jest raz pod wozem, raz na wozie. Ciągle są problemy. Moim zdaniem ciągle jeszcze są nierozwiązane problemy biurokracji, jaka jest straszliwej biurokracji jak w Polsce, która wykańcza organizacje pozarządowe, bo rozbijamy się o mur tych różnych przepisów, ciągłe zmiany tych przepisów, raz do krok do przodu, raz do tyłu. No niemniej moim zdaniem bardzo dużo się zmieniło w społeczeństwie przez 30 lat i myślę, że to jest sukces wszystkich ludzi, dla których te wartości chrześcijańskie są ważne. Tutaj dodam, bo mówiliśmy o postaci Jana Pawła II, że pani Zofia Tytelowska przekazała ten swój majątek, czyli gospodarstwo rolne i zabudowania
z okazji trzeciej wizyty papieża w roku 1987 jako dar dla uczczenia tej wizyty. Więc widać było, jak bardzo też nauczanie Jana Pawła II ma ogromny wpływ. Dzisiaj ona nie żyje, ale zawsze podkreślała, nigdy Ojca Świętego osobiście nie spotkała, ale przeżyła to, to było dla niej ogromne przeżycie duchowe, te pielgrzymki. Więc widać, jak dużo dobra się rodzi. Fundacja oczywiście w tej chwili włącza się w tą akcję, o której mówiłem, i pomocy dla funkcjonariuszy, zwłaszcza rodzin, ale też dla migrantów przez paczki świąteczne i co roku razem z panem Janem Kościuszko, restauratorem z Krakowa, organizujemy Wigilię dla bezdomnych w Krakowie. Dzisiaj po raz 25 na rynku. To są ważne wydarzenia, natomiast powiem, co jest najważniejsze. Ważne są oczywiście mury, ważne są konta bankowe, natomiast najważniejsi są ludzie. I myślę, że no tęsknię za tymi czasami, kiedy Kościół był taką oazą dla wszystkich osób, bo fundacja funkcjonuje dlatego, bo nie jest fundacją w ogóle kościelną, jest fundacją społeczną. Funkcjonuje dlatego, że ludzie są przekonani do tej działalności. Gdyby było więcej takich środowisk, to myślę, trochę społeczeństwo byłoby lepsze. Bardzo dziękuję księdzu za tę rozmowę i życzę, by to dzieło fundacji kwitło, rozwinęło się i żeby spotykał ksiądz jak najlepszych ludzi, którzy będą jak najbardziej pomagać. Dziękuję za tą pomoc i życzę księdzu pięknych, dobrych świąt i samych łask. Dziękuję bardzo. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję. To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl.